chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować nową wiązarkę firmy Tiep Ultra Grip 40. Nowy model to mocniejsze baterie, silniejsze wiązania i nowe rozwiązania. Wiązarka oczywiście w zestawie wyposażona jest w walizkę plastikową, dwie baterie 18-woltowe o mocy 4 Ah, ładowarkę, dwie rolki drutu, instrukcję oraz uchwyt do paska. Nowy model wiązarki to lepsze baterie umożliwiające 5000 wiązań na jednym akumulatorze, silniejsze wiązania oraz regulacja pokrętu do regulacji siły wiązania przeniesione na tył gwoździarki, dzięki czemu pokrętło nie haczy nam się podczas pracy o jakieś pręty, jest bezpieczniejsze, mniej awaryjne. Przygotowanie wiązarki do pracy jest bardzo szybkie i proste. Z drugiej strony otwieramy magazynek, wkładamy rolkę z drutem, zamykamy magazynek, następnie otwieramy tutaj liczkę rolek i odginamy jedną z rolek, żeby można było włożyć drut i wkładamy do oczka. Następnie zamykamy, zwalniamy rolki, wkładamy baterię i wiązarka jest gotowa do pracy. Wiązarkę uruchamiamy przełącznikiem na tylnej części obudowy. Czerwona dioda sygnalizuje nam uruchomienie urządzenia. Mamy tutaj też pokrętło do regulacji siły wiązania. Na 1 najsłabsze i do 10 najmocniejsze. Z tej strony mamy spust oraz przełącznik zabezpieczający spust. I bateria wyposażona jest w wskaźnik naładowania. Tak, żeby wykonać wiązanie, potrzebujemy dwa pręty. Wkładamy, naciskamy spust i wiązanie jest gotowe. Możemy sobie tutaj zwiększyć. Widzimy, mamy tutaj dosyć luźne. Tutaj już jest wiązanie ciasne. Wiązania są potrójne, czyli mamy tutaj 3 druty. Możemy wykonywać wiązania także podwójne, czyli żeby wykonać podwójne wiązanie, musimy wyłączyć urządzenie, wcisnąć spust, włączyć ponownie i teraz urządzenie będzie nam robiło wiązania podwójne. Mamy tutaj 2 druty. Żeby z powrotem wrócić do wiązań potrójnych, wyłączamy urządzenie bez przyciśniętego spustu i możemy działać na potrójnych wiązaniach. Wiązarka model 40 umożliwia nam wiązanie elementów o grubości od 12 do 40 mm i na jednej rolce drutu możemy wykonać od 120 do 160 wiązań. Zapraszamy na sklep myślnik pneumatyczny.pl.